Podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich podkreślamy też, jak niezwykle istotna jest współpraca międzynarodowa. O tej współpracy z sąsiednimi niemieckimi powiatami chciałam rozmawiać z panem starostą Adamem Krzysztoniem. Panie starosto, proszę powiedzieć, jakie są dotychczasowe pana doświadczenia, jeżeli chodzi o współpracę z niemieckimi powiatami? Z powiatem Saalfals w Niemczech współpracujemy od chyba 4 lat. Natomiast ta współpraca jeszcze nie jest poparta dokumentami. Jeszcze tej współpracy nie mamy podpisanej. Nastąpi to w październiku tego roku. Dzięki tym naszym kontaktom nawiązały parki biosfery kontakty z sobą i też w tym roku będzie podpisana z parkiem biosfery z powiatem bieszczadzkim i z powiatem lubaczowskim. Tak samo w ramach Trójkąta Weimarskiego chcieli współpracować z Muzeum Kopalnianym. W związku z tym poleciłem po stronie polskiej Bubrkę, Muzeum Kopalni Nafty i Gazu, natomiast po stronie niemieckiej będzie kopalnia węgla kamiennego, a po stronie francuskiej pewno też węgla kamiennego. Współpracują nasze szkoły w ramach jednostki niemieckiej Sponhausen, gdzie przed COVID-em dużo naszej młodzieży tam mogło uczęszczać. Także ta współpraca z powiatem Saalfals w Niemczech jest dość aktywna. Natomiast oprócz Niemców współpracujemy od lat z Węgrami oraz Ukrainą. Z Węgrami współpracujemy z miastem Jasapati, natomiast z Ukrainą ze Stryjem. Jakie są plany na przyszłość, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy powiatami? Szczególnie współpraca naszej młodzieży, naszych szkół. Chciałbym, aby też przedsiębiorcy z sobą współpracowali. Taka współpraca międzynarodowa to na pewno bardzo wiele korzyści. Pan jako starosta dostrzega jakieś praktyki, które udało się zapożyczyć, przejąć od naszych sąsiadów? Jeśli chodzi o powiat niemiecki, zauważyłem, że na przykład to, co u nas jeszcze jest naturalne, to oni już poprzez różne projekty odtwarzają, czyli na przykład przydomowe ogródki, czy coś, co u nich już jak gdyby zanikło. Natomiast my to mamy, także chronimy naszą tradycję i nie idźmy w niektórych dziedzinach w nowoczesność.